Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie we wtorek. Dziś, tak jak mówiłam ostatnio, porozmawiamy sobie o micie o Demeter i Korze, albo o Demeter i Persefonie, jak to woli. Ja Wam już troszeczkę wczoraj zespoilowałam, o czym to będzie. Ale mam nadzieję, że tak czy siak przeczytaliście ten mit, bo o to Was właśnie prosiłam. Więc ja tutaj tak szybciutko, jak zwykle, streszczę, o co chodziło. Moi drodzy, jak pamiętacie, Demeter była to bogini przyrody, bogini urodzaju, urodzajnych plonów, natomiast Kora była jej córką. I pewnego pięknego w cudzysłowie dnia Demeter pozwoliła swojej córce Korze gdzieś tam się bawić z nimfami, jak to tam, no bo ładnie by było, fajnie, no to powiedziała pewnie mama, czy ja mogę na pole. No i Demeter mówi, dobra, nie ma problemu, ale słuchaj, dziecino moja najkochańsza, możesz się bawić wszystkim, wąchać wszystkie kwiaty, zbierać, ale nie dotykaj narcyzów. Narcyz jest taki kwiat. A przy okazji jeszcze mówimy, że ktoś jest narcyzem, to znaczy, że jest w sobie zakochany. I jeszcze Wam nie zdradzę dokładnie, o co z tymi narcyzami chodzi, ale generalnie ten kwiat był zły. On był kojarzony z takim raczej negatywnie. Więc Demeter powiedziała, poprosiła swoją córkę, aby nie dotykała narcyzów. Ale Kora, jak to Kora, przekora, zauważyła jednak kwiat. Zerwała go, zaczęła wąchać, upajała się cudnym swym zapachem, a tu nagle otworzyły się czeluścia pod ziemi, moi drodzy Państwo, a z nich wyłonił się Hades i za karę, za to, że nie słuchałaś matki moja droga, zabrał ją w podziemia, zabrał ją do Tartaru, do Hadesu, moi drodzy Państwo. Tam nadał już jej imię Persefona. Już nie była Kora, tylko Persefona. Ja o tym mówiłam ostatnio, że się tam imiona pozmieniały. No i z racji tego, że Kora nie wraca długo, Demeter się denerwuje, tak sobie pewnie myśli, no co za niedobre dziecko, ja jej dam, nie dam jej deseru po obiedzie, bo nie wróciła o tej porze, o której miała wrócić. Chodziła, szukała. Wszędzie. Pytała się każdego po drodze, ale niestety nigdzie tej biednej Kory nie mogła odnaleźć. No ale w końcu dowiedziała się prawdy o tym, gdzie znajduje się jej córka. Przez to jakby z tej swojej takiej, może nie złości, ale takiego smutku, odeszła od pól. Ziemia przestała rodzić jakieś plony, nic nie rosło kompletnie, ponieważ Demeter umartwiała się bardzo nad losem swojej biednej córki. Zeus albo Zeus jest przedstawiany, ja Wam mówiłam, że różnie może być nazewnictwo, jest Zeus lub Zeus, Dyzy. Wysłał do niej takie panie, muzy i Charyty. Kochani, Charyty to były boginie wdzięku, piękna, żeby się dowiedziały, co jest grane tak generalnie. No i Zeus dowiedział się o tym, no to kazał im się dogadać, w sensie im Demeter i Hadesowi, poprosił Hadesa, żeby no, wypuścił córkę Demeter, bo no, jest problem. Ziemia nie rodzi plonów, ludzie nie mają czego jeść, no bo Demeter chodzi i płacze. No to Hades w końcu ugiął się pod prośbą swojego brata, ale Hades jest sprytny. Podarował Korze, Persefonie, owoc granatu. A że ta łapczywa, nie wiem, czy głodna była, czy o co chodzi. Zjadła kilka ziaren, bo wy wiecie, jak granat wygląda. On ma takie w środku ziarenka, takie ciemno-czerwono-różowe. Zjadła trochę ziaren tego granatu i nie wiedziała, że to na zawsze zwiąże ją ze światem podziemi. No tak Hades zapomniał wspomnieć o takim drobnym szczególe. Takim pyciem pyć. Ale w każdym razie, kiedy Kora wróciła na ziemię, Demeter oczywiście z radości sprawiła, że wszystko zakwitło od nowa. Ale przez to, że Kora zjadła trochę granatu, co rok na 3 miesiące musi wrócić do Hadesu, do Hadesa. Pamiętacie, że był Hades, który zajmował się Hadesem. I na czas, kiedy Kora jako Persefona znajduje się w podziemiu,
Ziemia nie rodzi żadnych darów, nic nie kwitnie, nic nie pachnie, staje się zima. Natomiast kiedy Kora, Persefona wraca jako Kora na Ziemię, wtedy przynosi ze sobą wiosnę. Tak w telegraficznym skrócie wygląda ten mit, mit o Demeter i Korze, czy tam o Demeter i Persefonie. Kochani, zapisujemy więc temat lekcji, bo dosyć już mojego gadania. Po stracie córki porozmawiajmy o uczuciach matki. Skarby. Mamy na stronie 210 oczywiście pytania do tekstu, jak zwykle, chyba nie jesteście zaskoczeni. Kochani, pierwsze zadanie polega na opowiedzeniu, dlaczego Demeter została w tekście opisana jako żałobna i smutna. Mamy nazwać uczucia bogini do córki. Myślę, że tutaj chyba nikt nie powinien mieć problemu z opowiedzeniem, dlaczego ona została przedstawiona jako żałobna i smutna. Kochani, utrata dziecka to coś naprawdę potwornego. Mogę się mylić, ale my chyba rozmawialiśmy już na podobny temat. Coś było o utracie dziecka. W każdym razie, wyobraźcie sobie, co się dzieje z rodzicem, który nie wie, gdzie jest jego dziecko, nie ma zielonego pojęcia, co się mogło stać. Jeszcze przed chwilą córka bawiła się, gdzieś tam wąchała kwiaty, a nagle nie ma, po prostu wsiąkła. Stąd określenia takie jak żałobna, żałoba, to znaczy, że my cierpimy po stracie kogoś, prawda? No smutna, no to chyba nie muszę tłumaczyć, co to znaczy być smutnym. Więc jakie uczucia żywiła Demeter do swojej córki? Oczywiście ona ją kochała, to jest logiczne, to jest naturalne. Więc tutaj może sobie nie będziemy nic zapisywać, no bo cóż. Kochani, teraz spójrzcie bardzo proszę na ćwiczenie, ale numer 3. Wyjaśnij, jak mit o Demeter i Persefonie tłumaczy następowanie po sobie kolejnych pór roku. Ja to tutaj już troszeczkę Wam opowiedziałam, opowiadając o tym micie, ale Wy sobie zapiszecie, dobrze? Tak w kilku zdaniach, na czym to polega. Jak sobie tłumaczono powstawanie pór roku? Kiedy Persefona jest w podziemiu, Demeter umartwia się, ona jest w żałobie, ona jest smutna, dlatego ziemia nie rodzi żadnych roślin, nie daje nam żadnych ziemniaczków, ogórków, pomidorków, oliwek, niczego nam nie daje. Natomiast kiedy Persefona jako Kora powraca już na ziemię, to Demeter z radości sprawia, że wszystko rozkwita i wtedy mamy wiosnę, lato i tak dalej, i tak dalej. To sobie proszę jakoś ładnie sformułować w zeszycikach. Misie, czwarte polecenie jest ciekawe, czwarte pytanie w sumie. Jak sądzisz, dlaczego Persefona zerwała kwiat mimo zakazu matki? Czemuż to? Ja Wam odczytam może fragment tutaj, sobie wezmę do pomocy. Persefona obejrzała się wokoło, czyli jej nikt nie widzi i prędko zerwała kwiat. Upiła się jego zapachem, oczy jej zaszły mgłą i ciemność ogarnęła dusz. No i co? Jak myślicie, dlaczego nie posłuchała? W tekście nie ma, tak jakby powiedziane, prawda? Więc ja tutaj może powiem od siebie, jak ja to widzę, jak co ja myślę, a Wy, co już tam macie w główkach, jakieś swoje przemyślenia, możecie oczywiście w zeszycie umieścić. Skarby, ja wiem po sobie, wiem po sobie, że czasami niektórzy ludzie po prostu lubią robić na złość. I takie jest powiedzenie na złość, na złość babci odmrożę sobie uszy. Ja tak mam. Naprawdę, ja tak mam. Więc po prostu na przekór. No, tak czasami mamy, że no, nie chcemy słuchać. Ktoś nam mówi zrób to, a my nie. Albo nie rób tego, a my tak. My to chcemy zrobić. Ale myślę, że tutaj akurat w tym wypadku zwyciężyła ciekawość. Kwiat był piękny, pięknie pachniał i Kora nie wiedziała, dlaczego ona nie może dotykać tego kwiatu. Ona nie wiedziała, dlaczego nie może go zerwać, dlaczego nie może go powąchać. A on był tak cudowny, cudny był, pięknie pachniał, że ona była aż tak zaciekawiona, że ta ciekawość zwyciężyła po prostu ze słowami matki. Dobra? I ostatnie na dzisiaj. A, szybciutko. Spójrzcie bardzo proszę na ćwiczenie piąte i ono już ma się znaleźć w Waszych zeszytach. Musimy zastąpić znaki pytajnika odpowiednimi formami wyrazu Hades. Oczywiście piszemy wszystko w zeszycie, skarby, wszystko. Całe zdania i to,
co będziemy wpisywać w miejsca tych pytajników, to kolorem. Zielonym, różowym, fioletowym, jak chcecie, albo podkreślić. Pierwsze zdanie. Zeus był bratem Posejdona, Hestii i Demeter. Kochani, Zeus był bratem kogo czego? Hadesa. Tutaj mamy nazwę Boga, prawda? Tego bóstwa. Zeus był bratem Hadesa, więc tak zapisujemy. Zeus był bratem Hadesa i tak dalej, i tak dalej. Kolejne zdanie. Każdego roku Persefona wracała do... czyli krainy zmarłych. Czy my tutaj również możemy wpisać do Hadesa? Nie możemy. A dlaczego? A dlatego, że gdybyśmy napisali, że ona wracała do Hadesa, to my mielibyśmy na myśli, że ona wraca do osoby, do Hadesa, w sensie do brata Zeusa. A ona no, też wracała do niego, ale generalnie tutaj chodzi o to, że ona wracała do krainy zmarłych. Więc nie możemy tutaj wpisać Hadesa, tylko co wpisujemy? Hadesu. Ona wracała do Hadesu. Bo miejsce już troszeczkę inaczej będziemy odmieniać. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe i logiczne i wiecie. Kolejne zdanie. Wrót tuturu strzegł okrutny pies o trzech głowach Cerber. Wrót kogo czego? Hadesu czy Hadesa? Chodzi o miejsce. Wrót Hadesu. No bo Hades jako ta osoba w cudzysłowie, Bóg, on nie ma bram gdzieś w środku. Rozumiecie? Znaczy może być właścicielem jakiejś bramy, ale tutaj chodzi o wrota do tego miejsca, czyli do Hadesu. Wrót Hadesu strzegł Cerber. I ostatnie zdanie. Córka Demeter została żoną kogo? Tutaj już Hadesa. Bo gdybyśmy tutaj zapisali, że została żoną Hadesu, to by oznaczało, że ona została żoną tego miejsca. A tak nie było. Ona została żoną Hadesa. I kochani, jaki wniosek nam się nasuwa sam? Robaczki, wyrazy Hades. Wyraz Hades. Czemu nie krzyczycie, czemu mnie nie poprawiacie? Wyraz Hades ma w dopełniaczu liczby pojedynczej postać Hadesa, jeśli mowa o... Tutaj możecie wpisać, nie wiem, o osobie albo o Bogu małą literą, bo tu, no, no albo o postaci, główka pracuje, o postaci, oraz Hadesu, jeżeli słowo to nazywa, co? Miejsce. Kochani, i ten wniosek prawdopodobnie już się pojawił, proszę go zapisać pięknie na zielono. Dobra, robaczki, to tyle. Także tak. Tak z takich ogłoszeń parafialnych, bo mam jedno ważne. Kochani, w dalszym ciągu ja nie dostałam tych prac waszych, tego sprawdzenia wiadomości ze strony 198, które było do piątku, a jest wtorek. Ja mówię o tamtym piątku, nie tym, co będzie. Także bardzo was proszę się sprężyć. Aczkolwiek mam też pewne zaległości w dzienniku, w sensie nie wszyscy mają oceny ze wszystkiego, więc bardzo, ja już do waszych rodziców pisałam maila, ale jeszcze też wam przekazuję. Sprawdźcie proszę, czy macie oceny za sprawozdanie z wyjścia do teatru, które było ho, 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 kiedy? Opowiadanie odtwórcze z czarnych stóp, które było ho, 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 kiedy? Opis krajobrazu. I to sprawdzenie wiadomości. Ja stworzyłam nowego maila. Tutaj się pewnie gdzieś zaraz pojawi. Nie wiem z której strony. Ale bardzo proszę, jeżeli ktoś nie ma z tego ocen, a mi wysłał, to oczywiście przepraszam, mea culpa, bo mogło mi się gdzieś zawieruszyć, aczkolwiek naprawdę sprawdzałam, starałam się to wszystko robić na bieżąco. Więc jeszcze raz niech wyślę. Jeżeli ktoś tego nie wysłał, zapomniał sobie, to niech mi to wyśle. Ja naprawdę nie będę niedobra. Proszę do końca tego tygodnia to załatwić, bo jeżeli ja do końca tygodnia tego nie dostanę, to potem ja już będę troszkę zła. A nie chcę być zła. Bo ja nie mogę tak w nieskończoność wam jakby przedłużać tych terminów, bo to będzie nie fair w stosunku do osób, które mi wysyłają wszystko na bieżąco. Tak. Także bardzo proszę, do końca tygodnia chcę mieć wszystko. Wszystkie oceny chcę mieć wpisane. Bo potem będzie źle.
A, jaka jestem straszna, jak Zeus, będę błyskawicami ciskać was. Dobra, tyle robaki. Kochani, jutro sobie przeczytacie mit o Syzyfie. Znaczy na jutro, bo będziemy sobie o nim rozmawiać. On jest troszeczkę dłuższy chyba, ale nie jakoś bardzo wybitnie, więc proszę się zaznajomić z tekstem. No i tyle, kochani. Dziękuję wam bardzo. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia jutro.